Cześć, witajcie w drugiej części podróży LEGO Władcy Pierścieni. Będziemy dzisiaj zmierzać do kopalni Mori. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, zakończyła się ona właśnie w połowie, dlatego odcinek wyszedł właśnie na 50 minut i podzieliłem go na dwie części i teraz będziemy właśnie kontynuować naszą podróż. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Właśnie Legolas nam wspomniał, że jakiś nienawistny głos słyszy z góry. To właśnie głos tego czarodzieja. Tutaj będziemy sobie coś tutaj rozkminiać, pewnie ognisko, żeby przejść dalej na drugą stronę. No dokładnie. Nigdy się nie mylę. Okej, bierzemy sobie w dalszym ciągu Aragorna. Ojej, coś tu się musi wydarzyć. To Saruman, tak. Ten... O, postarajmy się, żeby nie tracić życia. Chwila. Musimy mieć dodatkowy punkt za to. Dobra, jest. Lecimy. Okej, tutaj musimy wziąć naszego krasnoluda na rączki i rzucić go na drugą stronę. Wow, udało nam się za pierwszy razem, nie spadliśmy. Mieliśmy wielkie szczęście. Zwróćcie uwagę, że już mamy czwartą tą kuleczkę. Użyjemy sobie naszego dzielnego łucznika, żeby tam chyba coś... Kurde! O ja! Fuck, zapomniałem kliknąć. No znowu! Jezu, co ja robię? Matko Święta Częstochowska! I przez to straciliśmy dosyć sporo punktów z tego, co mi się wydaje. Kombinuję. Dobra, bierzemy Aragorna i lecimy dalej. Ciekawe, jak tam wejść na górę, tak a propos. I mieliśmy, widzicie, 4 klocuszki, a teraz mamy z powrotem 3. I przez to pewnie nam się nie uda zdobyć określenia prawdziwy bohater. Dobra, bierzemy sama i idziemy na drugą stronę. Tam widać, że jest jakiś grunt rolny, na który musimy posadzić roślinkę. Dokładnie. A nie, to nie jest roślinka, to jest drewno. Z którego coś będziemy tutaj rozkminiać. O, tajemnicze przejście. Okej, wszystko popsuliśmy, co się dało. Okej, już więcej nic tutaj się nie da rozwalić, także zmieńmy sobie osobę. Tamtego zostawmy na dole, bo tam widziałem już klocki, które będziemy potrzebować do rozkopania. Weźmy sobie krasnoluda na plecy i wędrujmy, żeby przejść na drugą stronę. O, sam już widzę też w górę. Teraz na lodę będziemy schodzić pod ziemię i rozwalać to coś.
Właśnie o to mi chodziło. I teraz tutaj mamy takie coś, co musimy niestety wykopać. I pin Mary, gdzie jest Sam? A ten z łopatką, okej. Który musi wejść tutaj, żeby tam coś tajemniczego wykopać. Uważajcie. Kolejny jakiś drewniana rzecz, a to jakiś most, jak widać. Okej, to sobie po nim ładnie przejdziemy na drugą stronę. Okej, zbierzemy tylko wszystkie punkty. Udało nam się zdobyć jakiś dodatkowy klocek i jakąś skrzyneczkę tajemniczą. Tutaj musimy zdobyć drewno, żeby roztopić ten lód. Dzięki temu uda nam się przejść naszym kompanom. Dobra, zbierzemy pieniążki, bo teraz znikną i będzie nieprzyjemnie. Deseczki do środka. Teraz zniszczymy do końca wszystko, co tu zostało. Okej, i teraz rozpalmy ognisko, żeby nasza drużyna mogła przejść na drugą stronę. Cała, w komplecie. O, tutaj też jakiś sprzęt kolejny do posadzenia. Tutaj roślinka musiała wyrosnąć, żeby posadzić nam pięknie, żeby zniszczyć ten cały lód. Dajcie mi tu Aragorna. A nie, tutaj potrzebujemy Legolasa, żeby zestrzelić te tajemnicze tarcze. Masakra. Okej, i znowu lecimy na drugą stronę. Bierzemy Krasnoluda, bo jest taki w sumie najprzydatniejszy. I lecimy. Ale zawierucha. Wybierz oczywiście kopalnię Moria. We will go through the mines. So be it. Jesteśmy właśnie przy samej kopalni, przy tej rzeczce. Dwarf doors are invisible when closed. Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten. Why doesn't that surprise me? Okej, my teraz będziemy chodzić naszym Pipinem, więc zdobędziemy większość punktów, żeby dostać się właśnie do kopalni. Ok,
Okej, coś tutaj będziemy wykminiać. Co to jest? Ognisko zapewne. Tak, tylko musimy donieść do niego drewno. To jest jedyny mankament. Zbierzemy sobie tylko wszystkie punkty i wtedy możemy wykombinować resztę. Musimy zdobyć jak najwięcej punktów, żeby odblokować tą opcję prawdziwego bohatera. Okej, prawie wszystko wykminione. Sprzęt. O, świetnie. Coś nam się odblokowało. Musimy podnieść kamień po raz drugi i rzucić ponownie w stronę tego dziwnego kwiatka, czy cokolwiek to jest. W każdym razie paskudne. Matko, ile trzeba razy to rzucić, żeby to zniszczyć? Jeszcze? Kurczę, ciągle zły klawisz przyciskam. O, w końcu świetnie. No i znowu. Teraz zniszczymy sobie to. I oczywiście zbierzemy z tego punkty. Bierzemy znowu i będziemy rozwalać kolejną rzecz. Zobaczmy co to. O, znowu te dziwne jakieś drążki na wodzie. Okej, włóżmy tutaj wszystkie drewienka do ogniska. Aha, mamy jeszcze jednego, brakuje. Zobaczmy czy tu wszystko zebraliśmy. Tutaj wszystko nie zebraliśmy, ale teraz zmienimy się na Legolasa. Pojedziemy po tej górce. Może tam będzie jakieś drewno. Okej, przejść nam się w każdym razie udało. Co dalej? Tu sobie przejdziemy ładnie. Okej, idzie nam dosyć dobrze, nie narzekam. Co zrobić, żeby on się puścił? Okej, puścił się, teraz wymierzamy kolejny raz. Kurde. Musi nam się to udać. Aha, może z tego mamy skoczyć tutaj bezpośrednio. Kurde, no znowu. Szybko wskoczmy. Co, zakończymy tą misję, bo już dzisiaj jest naprawdę późno. Chcę spać z tej skały. Noż, kurde. Ostatnio jak to przechodziłem, to tak samo długo mi to zajmowało. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Musimy opracować jakąś strategię tajemniczą.
Stajmy sobie na samym brzegu. O, w końcu, widzicie? Jednak strategia się opłaciła. Chociaż nie była zbyt skomplikowana. Okej, tutaj mamy jakiś tajemniczy pomnik, który musimy najprawdopodobniej zrzucić. Szkoda, bo tam były właśnie punkty, mogłem je zebrać. No dobra, nieważne, już tam nie wejdziemy. O, i użyliśmy część drzwi. O, i tutaj zostało zebrane ostatnie drewno. Które wsadzimy, żeby rozpalić ognisko, ale jeszcze czekajmy z tym chwilę, żeby zniszczyć wszystkie te rzeczy, które dodają nam punkty. Zmienię się na sama. Za chwilę będzie taka część misji, gdzie będziemy musieli jak najmniej razy zginąć, żeby po prostu otrzymać te punkty zwycięstwa, ale jednocześnie też wygrać dosyć szybko, bo to będzie dosyć ciężka część misji. Najcięższa, zaraz zobaczycie nawet dlaczego. O. Do not stir the water. Dobra, niestety punkty w wodzie już poznikały. Ja sobie do końca zbierzemy te wszystkie monety. Okej, przełączymy się na krasnoluda, który nam tutaj zniszczy. Okej, my zbierzemy ładnie wszystkie punkciczki. I przechodzimy dalej. Ojej, jakie tajemnicze przejście. Jakiś kołowrotek układamy, czy coś w tym stylu. Ułożone. Musieliśmy po prostu energicznie klikać literenka, przez co mieliśmy takie przejście. I kolejna rzecz, jak widzicie. Teraz musimy tutaj ułożyć ponownie. Teraz rozpalimy ognisko, żeby te po prostu itemki wszystkie się rozpadły. Mam nadzieję, że chociaż w tej rundzie uda nam się w tej misji odblokować ten status prawdziwego bohatera, ale zobaczymy, jak nam pójdzie po prostu. Okej, i to chyba koniec tej części misji. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. I świetnie. Teraz uwaga, zacznie się naprawdę ciężka część. Reach doors of Durin, Lord of Moria. Speak, friend. And enter. It's a riddle. What's the Elvish word for friend? Melon. Oh. I to jest właśnie ta część, uważajcie. Gdzie potwór z jeziora wychodzi. Trzeba teraz będzie bardzo uważać. Come on.
Straciliśmy niestety jedno życie. Mam nadzieję, że przetrwamy do końca. Z powrotem na inną osobę. Okej, i zaraz tak prawdopodobnie odblokujemy prawdziwego status prawdziwego bohatera. Bądźcie czujni. Wow, one tak znienacka atakują, że zdążyłem się już przestraszyć tego. Jeszcze ta macka musi uderzyć, wtedy będziemy mogli zaatakować. O kurde, jedno serduszko. Przyłączymy się na Legolasa, który też ma niestety jedno serduszko. O, jest, dobra. Co? Teraz musimy rzucić rzucić krasnoludę. Ośmiornicę, żeby ją uderzyć z całych sił. Uwaga! O tak. Odblokowaliśmy właśnie status prawdziwego bohatera. Także bądźmy z siebie dumni. Okej, przełączamy się na Legolasa, który musi wycelować w oko ośmiornicy. Tak jest. Przy okazji uważając, żeby nas macki nie trafiły. No i niestety nas trafiły. Zbierzmy szybko wszystkie punkty. Gdzie jest? Szybko. I rzucamy ponownie naszego wielkiego krasnoluda. I znowu musimy się przełączyć na Legolasa, który strzeli w drugie oko tej ośmiornicy. Okej, to nie było zbyt trudne, ale misja naprawdę trudna, bo poprzednio ginąłem dosyć sporo razy, także tutaj nam się po prostu udało, także to jest po prostu szczęście. Mam nadzieję, że status nam się zachował. Okej, i to na tyle z tej misji. Także śmiernicy się schowały. Okej, koniec. Dzięki za uwagę. Przełącz Karadera. Poziom ukończony. Tryb swobodnej gry. Odblokowane. Odblokowaliśmy szarego Gandalfa. Gimli. Czyli ten krasnoludek nasz. Legolasa. Boromira. I chyba... to wszyscy, tak. I nowe postacie dostępne do odblokowania, czyli te, które nam właśnie spadły kłódeczki. Proszę, żebyśmy mieli 100%. Jest, tak jest. Odblokowaliśmy status prawdziwego bohatera. Jesteśmy pro, jak to mówią. Kolejną rzecz tutaj odblokowaliśmy. Nie do końca, ale zawsze coś jest. I jakiś schemat. Mitrylowy łuk kasetowy. Kasetowy to brzmi jak bomba kasetowa. O, dwie cegiełki, trzy cegiełki. Niesamowite. Będziemy mogli coś fajnego z tego skonstruować. Także dzięki wam za uwagę. Jak widzicie, ta misja poszła nam bardzo dobrze. Także jeżeli chcecie kolejne, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie go złapkować. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!